taka sprawa, czyli o tym, jak na ważne wydarzenie ubrać swoje dziecko tak, żeby wyglądało pięknie, ale jednocześnie, żeby mu było wygodnie. Zapraszam Was na wyjątkowy odcinek o modzie dziecięcej. Moim dzisiejszym gościem jest Marta, założycielka marki Muskatos. Marta, jestem zawsze ciekawa genezy powstania takiej firmy, no, która jest dosyć chyba spontanicznym pomysłem. To nie jest rodzinny biznes, tylko po prostu nagle odnalazłaś się na zupełnie nowej drodze. Jak do tego doszło? To wszystko przez moich chłopaków. Jest ich trzech, więc tutaj zawsze pojawiał się problem, w co ich ubrać. No i zaczęliśmy szyć garnitury u mojej pani krawcowej. Pojedyncze, po prostu dla chłopaków na daną imprezę, na daną okoliczność. I pomysł zrodził się po prostu tak naprawdę po półtora roku, że warto by było coś z tym zrobić. Też masz takie poczucie, że jak idziesz do sklepu, to dla dziewczynek jest wybór taki, a dla chłopców zerowy. Dokładnie. I musiałaś się z tym zmierzyć trzy razy. Trzy razy. Tak naprawdę niby jest wszystko, ale tak naprawdę nie ma nic, tak? Kiedy szukamy faktycznie garnitur na jakąkolwiek okazję, jest granatowy garnitur i na tym tak naprawdę się kończy wybór. Ja chciałam za wszelką cenę pokazać, że garnitur można ubrać dzieciom, może być im wygodnie, mogą mieć koszulę, mogą mieć muszkę. I nagle się okazuje, że te dzieci naprawdę to lubią, że im się to podoba. No bo właśnie powiedziałaś o tym, co jest super ważne, czyli o tym, że dla dzieci najważniejsza jest ta wygoda. Ja na przykład widzę po moim synku, że oczywiście on nawet lubi się stroić, ale jednak jak ubieram mu dres, to on jest najszczęśliwszy, bo ma te miękkie spodnie i może w nich robić wszystko, a już nawet dżinsy niechętnie zakłada. Jak ty łączysz tą elegancję z tą wygodą? Przede wszystkim wyszukuję tkanin, które są miękkie. Testerami są moje dzieci, więc oni tak naprawdę mi sami powiedzą: mamo, to jest wygodne, mamo, tego nie, bo to jest niewygodne, absolutnie nie umiem się schylić, to jest za ciasne, to jest za sztywne. I rozumiem też, że mogłaś się spełnić od tej strony kreatywnej, że ten granat Cię nie zaspokajał, szukałaś czegoś dalej, czegoś więcej. Tak, poszłaś odważnie w kolory, w printy. Co Cię kręci w tej modzie? Wszystko. Wszystko mnie kręci. To, że rodzice się pytają, a co do tego dobrać? A pani Marto, my pani ufamy, więc proszę tylko mi wysłać, ja przymierzę i jak będzie mi się podobało, to zostawiam. I faktycznie tak jest. Rzadko kiedy się mylę, jeżeli nawet rozmawiam z mamą przez telefon, dostaję ode mnie paczkę i nagle jest: dziękuję bardzo, syn wyglądał przepięknie. Ale u dzieciaków też jest bardzo fajne to, że trochę tą elegancję z takim stylem sportowym można miksować i dzieciom też się więcej wybacza. Ja widziałam w jednej z Twoich propozycji, że na przykład do garnituru doradziłaś t-shirt zamiast koszuli i na dziecku wyglądało to doskonale. Bo to o to chodzi. Jeżeli potrzebujemy dany garnitur na daną okazję, fajnie. Natomiast chcę, żeby to jeszcze wykorzystać, że to nie ma być rzecz na jeden dzień, na jedną imprezę, na jeden moment, tylko chciałabym, żeby ten garnitur, ta marynarka, te spodnie pasowały tak naprawdę na każde wyjście. T-shirt, polówka, marynarka. Spodnie, do tego dobieracie tak samo. Inną koszulę, nie musi być marynarka. I nagle się okazuje, że ten garnitur ma drugie życie. Teraz możecie się podpytać o tą nazwę, bo mi się oczywiście od razu kojarzy z muszkieterami. Powiedz mi z tej Twojej perspektywy, jak do tego doszło? Jeżeli chodzi o nazwę, to naprawdę to było długie przedsięwzięcie i pomysłów było mnóstwo. I nagle stwierdziliśmy, bardzo mi w tym akurat koleżanka pomogła, że może coś wziąć z muszkieterów i wziąć coś z Katowic, tak? Bo tam tak naprawdę narodził się pomysł. I powstał Muskatos, jeżeli chodzi o muszkieterów, a Katos, jeżeli chodzi o Katowice, to jest taki skrót, jak się mówi w Katowicach, Kato. Muskato. No i powstało. Tak. No dobrze, to co? To może zobaczymy te Twoje przykładowe stylizacje teraz na Twoich chłopcach. Dokładnie. I poopowiadasz nam troszeczkę o tym. Oczywiście. No to zapraszamy chłopaków? Zapraszamy. Thank you.
Idą, stresują chłopaki. Się trochę. A tam stresują, chodźcie! Modele naś. O, nie no, uśmiech do, od ucha do ucha, jaki stres! Chodź, Leosiu, tutaj siadasz, obok mnie. No i słuchaj, mamy dwa przepiękne i takie naprawdę nietypowe te garnitury. No bo ja jestem nietypowa. Poszłaś ekstrawagancko w temat. I bardzo mi się to podoba. Cześć, chodź! Franeczku? Chodź, Franuś, do nas. Franuś się jeszcze pozastanawia. Dokładnie. Dobra, Franuś się zastanawia, tam tutaj koleguje się teraz z drzwiami. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. A my sobie porozmawiamy o chłopakach, których mamy. Zacznijmy od Antka, bo to jest taka chyba największa ekstrawagancja, jeżeli chodzi o koszulę. Jeżeli chodzi o ten garnitur, to tak jak wspomniałam, jest to elegancki garnitur, natomiast za każdym razem pokazuję, że ten garnitur może być do polówki, do t-shirta, nawet do białej koszuli, tak? Na sam początku szłam tylko i wyłącznie takie poszetki i potem jak wsadziłam sobie tutaj tą poszetkę, to stwierdziłam, że bardzo fajnie by wyglądała ta koszula, więc uszyłam koszulę tak naprawdę tylko i wyłącznie do zdjęć. Ale jaka czaderska jest ta koszula, tak. W sensie jestem w niej total zakochana. Tak, uszyłam ją do zdjęć i miał ją na sobie właśnie Franuś i zrobiła furorę. O, no i wszyscy się zmieścili, tak, bomba. Wszyscy się zmieściliśmy, Franek się położy, czyli a my wygodnie mówimy dalej. W tych ubraniach można i siedzieć i leżeć. Testują. No dobrze, ale tam, powiem Ci, że no, oczy przyciąga absolutnie ta krata. To jest właśnie ten Leon nasz, który w tej kracie wygląda naprawdę oszałamiająco. No, najpierw uszyłam to dla niego i się w niej zakochałam. Bo ona tak naprawdę pokazuje elegancję, klasykę, tak? Bo gdzieś tam to jest ten niebieski, granatowy, ale jest ta krata, która też nie jest nudna, ma fajne połączenie, fajnie to wygląda. Dałam do tego poszetkę, która ma zupełnie inny kolor, ale też jak gdyby pokazuje, że nieważne jaką poszetkę damy, to tak naprawdę do tego garnituru również wszystko będzie pasowało. Dałam białą koszulę, bo uważam, że ten garnitur jest tak piękny, że nie warto jak gdyby już pokazywać zupełnie czegoś innego, czy też innej koszuli, tylko ta klasyka. Ale właśnie, chłopcy, tutaj Franeczek też jest dowodem na to, że u dzieciaków fajnie sprawdzają się takie nawet szalone połączenia kolorystyczne, prawda? U dzieci nie należy się tego bać. To, co zrobiłaś tam, niebieski garnitur, taka czerwono, tam pomarańczowa poszetka, tu mamy róż, mamy granat, mamy biel i to wszystko ze sobą super siedzi. Dokładnie. I też pokazuje, że różowy nie jest zarezerwowany dla dziewczynek. No dobrze, słuchaj, mamy tutaj przepiękne trzy stylizacje męskie, ale tutaj będąc u mnie w Concept Store, no ja nie mogę się oprzeć, słuchajcie, no musimy jakąś dziewczynkę pokazać. Nie? Jakąś sukienę? Pewnie, oczywiście, że tak. No dajmy jakąś dziewczyneczkę, żeby tutaj osłodziła to towarzystwo, Franek wtedy wyjdzie na środek, potańczy. Potańczysz? Może Leo się mu pomoże. Nie. Zobaczymy, jak się chłopaki zachowują przy dziewczynach. Jest nasza piękna modelka. Chodź do mnie na kolanka, zrobimy warkoczyki. O, zobaczcie, my tutaj u siebie w Concept Store mamy takie przepiękne kreacje dla dziewczynek. Muszą być jeszcze do tego pięknie uczesane włoski. Misia sobie dzisiaj zażyczyła warkoczy, więc ja będę testować jako mama chłopca. I cóż, my robimy sukieneczki, które mogą być w takim komplecie, na przykład do mamy pasujące, jeżeli mama właśnie bierze ślub. Poza tym ja wiem z perspektywy rodzica, że jak zbliża się ważna okazja, no to rodzice na maksa chcą, żeby te dzieciaki wyglądały pięknie, uroczyście. Często też na ślubach dzieci mają swoje ważne role. Powiedz mi, czy wybór u Ciebie jest tak szeroki, że każdy znajdzie coś dla siebie? Tak. I są też takie sytuacje, że na przykład przychodzą rodzice z synami i mówią, że oni potrzebują taki kolor. Albo na przykład potrzebują, żeby dziecko podobnie wyglądało jak tata i robię to. Tak naprawdę, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli znajdę tkaninę, która się rodzicom spodoba i będzie pasowała, to jak najbardziej, dla mnie to nie ma najmniejszego problemu. Wtedy sobie wybierają tak naprawdę, czy ma być cały garnitur, czy ma być, mają być same spodnie, kamizelka. Więc tutaj
pole do popisu jest ogromne. No dobra, Franek gdzieś nam zaginął w akcji, pobiegł sobie załatwiać na pewno bardzo ważne sprawy na mieście. No dobrze, czyli co, ja bym teraz jednak chciała zobaczyć jakąś taką stylizację, bardziej jedną klasyczną, żeby zadowolić też tych rodziców, którzy właśnie o takiej klasyce marzą. Którego modela wybierasz do prezentacji? No oczywiście. No czekaj, został Ci tylko jeden. Antek, nie opuszczaj mnie. Dokładnie. Spokojnie. Dzięki. Anteczku, to leć teraz, przymierzaj kolejny garnitur i wracaj do nas szybko, szybko. A ty co, zmienisz też sukienkę na różową? Nie. Naprawdę? Ta ci się tak bardzo jednak podoba, że chcesz w niej być cały czas? Tak. Tak? No dobrze, popracujemy jeszcze nad tą zmianą i widzimy się za chwilę. Antoś, no bardzo pięknie, jaki elegancki chłopak. Cześć Miśko, nasza różowa księżniczko. Ja bym teraz chciała, żebyś Ty w ogóle powiedział, co Ty masz na sobie, bo już wiem, że Twoja mama się zna. Powiedz, co Ty masz na sobie. Co? Ja mam granat. Mokasyny, potem troszkę wyżej mamy spodnie, ale takie slim fitowe widzę te spodnie. Tak. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że każde dziecko jest inne, innej budowy, wyższe, niższe, troszeczkę bardziej przy ciałku. Zresztą miałam tak naprawdę trzech chłopaków i każdy z nich jest inny. I próbowałam zrobić taki model spodni, który będzie pasował dla większości. Ale jeżeli faktycznie dziecko jest niewymiarowe, nieważne w którą stronę, to po prostu szyję na miarę na takiego chłopczyka i w tym momencie to jest garnitur szyty specjalnie dla niego. Czy szycie na miarę ma super ekstra cenę? Ciut większą, tak, bo to jest tak naprawdę zupełnie inny wykrój. To jest krawcowa, która tylko i wyłącznie szyje pod niego, tak? Więc każdy centymetr jest dla nas ważny i ten garnitur jest zrobiony tak naprawdę tak, jak klient chce. Dokładnie. Idealnie. No dobra, co tam dalej masz? Masz białą koszulę, na koszuli jest co? Na koszuli jest kamizelka. Tak. A na kamizelce jest marynarka. No on wszystko wie. Posłuchaj, bo ja wiem, że mama będzie mówiła, że te ciuchy są super wygodne, ale ty mi powiedz prawdę teraz. No są wygodne, naprawdę. Szczerze. Ale i dniem, i nocą, tak? O każdej porze. Tak. No słuchaj, prezentujesz się świetnie, mówisz, że to jest wygodne. Mi się wydaje, że tobie po prostu udało się, Marto, pogodzić coś, co wydawałoby się być nie do pogodzenia. Trochę nierealne. To, że chłopcy wyglądają super elegancko, ale też czują się w tym swobodnie. O to mi właśnie chodziło, żeby połączyć garnitur, ale jednocześnie tą wygodę, bo takimi najważniejszymi słowami, które słyszę właśnie od tych moich małych klientów jest to, że te ubrania są wygodne, a nawet od jednego chłopczyka usłyszałam, że to mamo, to się w tym chodzi jak w dresie. Jezu, to największy komplement, jaki mogłaś usłyszeć. Dokładnie. Jest super, że takie marki powstają w Polsce. Jestem z Ciebie, Marta, super dumna. Naprawdę robisz kawał wspaniałej roboty jako mama chłopca. Naprawdę bardzo to doceniam. O mamy dziewczynek sama się troszczę. A na koniec, moi drodzy, wielki test. Tego nie mogło tu zabraknąć. Sprawdźmy, czy te ubrania naprawdę są tak wytrzymałe, jak Marta mówi. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze.
Izabela Janachowska to najbardziej kompetentna ekspertka branży ślubnej, prowadząca programy telewizyjne, założycielka pierwszego w Polsce ślubnego marketplace Wedding Dream Shop oraz stacjonarnego showroomu Concept Store. Od dziś to ona może wspierać swoim wizerunkiem i autorytetem Twoją firmę. Jak to działa? To bardzo proste. Nie ma znaczenia, czy masz małą, czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Ideą naszego sklepu jest szeroki asortyment, tak aby para młoda i jej rodzina mogła znaleźć wszystko, czego potrzebuje w jednym miejscu. Moda damska, męska, dziecięca, zaproszenia, gadżety ślubne, kosmetyki, małe AGD i kosze prezentowe. Na swojej stronie internetowej, w aplikacji oraz w swoich social mediach będę promować Wedding Dream Shop, a tym samym reklamować Twoją firmę i Twoje produkty. Pewnie zastanawiasz się, ile to kosztuje. Mam dobre wiadomości. To wszystko bez żadnego abonamentu i kosztów stałych. Rozliczamy się jedynie za zrealizowane transakcje. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!